Przyjrzymy się dzisiaj dogłębnie Tytanowi Kolosalnemu, czyli pierwszemu potworowi, który został ukazany w serii Attack on Titan. Przed przedstawieniem jego umiejętności powiem tylko o trzech znanych właścicielach tej mocy, czyli o Arminie Arlercie, Bertholdzie Hooverze oraz pewnej dobrze znanej postaci, która używa tej mocy w mandze, nie będąc jednocześnie jej właścicielem. Czy domyślacie się, kto to taki? Nie chcę wam spoilerować magii w tym materiale, stąd pozostawiam to w sferze waszych domysłów. Obydwoje pozostali shifterzy bardzo dobrze korzystali ze swoich mocy, choć odnoszę lekkie wrażenie, że w trakcie na przykład wojny o Paradis Armin mógł podziałać więcej w jego formie. My tymczasem zabieramy się do opisu go i jego umiejętności. Przede wszystkim Tytan Kolosalny występuje w dwóch formach. Około 50-metrowe tytany zaklęte w murach i 60-metrowi posiadacze. Jest to największy tytan, który do aktywacji swoich mocy nie potrzebował kontaktu z królewską krwią, a tym samym jedno z większych zagrożeń dla murów. Właśnie w tym charakterze gigantycznego zagrożenia możemy zobaczyć Tytana już w pierwszym odcinku. Tam dzięki swojej niezrównanej sile jest on w stanie jednym kopnięciem zrobić wyrwę w potężnym murze. Rzecz jasna, towarzyszą mu śledzące go Tytany, ale jest to umiejętność innej wojowniczki, o której wypowiem się w następnych odcinkach. Czy możecie zdradzić mi, kto to jest w komentarzach? Chętnie poczytam. Oprócz tego, Tytan Kolosalny to prawdziwa machina zniszczenia. Tak zresztą nazwał go kapitan maryńskich wojowników w czwartym sezonie, czyli Teo Magat. Dajmy na to, przez takiego Armina został on wykorzystany do tej pory tylko raz, ale za to jego użycie symulowało wręcz wybuch broni atomowej w porcie Liberio. No ale dobrze, weźmy sobie jego umiejętności na spokojnie. Pierwszą z nich jest duży podmuch powietrza w momencie przemiany. Możemy to na przykład zaobserwować przy okazji ataku na dystrykt Trost, gdzie transformacja Bertholda zrzuca zwiadowców z murów, co sprawia, że może on bardziej skutecznie atakować bez narażania się na wrogów. Jeśli chodzi o umiejętności obronne, podobne do tej, którą wymieniłem przed chwilą, to dysponuje on jeszcze emitowaniem niesamowitej temperatury, co sprawia, że zbliżenie się do niego jest wręcz niemożliwe, a o czym zdążył się przekonać sam Armin, aka Toast. No dobrze, ale nie samą defensywą człowiek żyje, dlatego przejdźmy do umiejętności, które pozwalają mu na atak bądź dywersję. A jest to rzecz jasna możliwość transformacji i niszczenia struktur i destrukcyjne kroki, które są w stanie zniszczyć wszystko pod swoimi nogami. Nie zajmę się tutaj tytanami sterowanymi przez Erena, bo to zwyczajnie nie miałoby sensu, tylko popatrzę na to przez pryzmat umiejętności Armina. On swoją transformacją nie tylko zniszczył flotę wojenną całego Mare, ale jednocześnie wysadził w powietrze tysiące ludzi, odwrócił uwagę wojsk idących w stronę Erena, plus mógł swoimi krokami kreować kolejne zniszczenia tak ważne z punktu widzenia strategicznego. Tytan Kolosalny jest do tego zdolny dzięki swojej niesamowitej masie, która nie tylko potrafi zgniatać ludzi i budynki, ale jednocześnie potrafi kopnąć 15-metrowego tytana Erena na odległość parunastu metrów w górę. Tak jak to było w przypadku ataku na Shinganshinę, gdzie Eren po takim kopniaku zaczął wręcz latać i wylądował na samym murze. No dobrze, to były wszystkie umiejętności tego tytana. Dajcie mi znać, czy taka seria wam się podoba, bo chciałbym zrobić takie omówienie każdego z tytanów. Co wy na to? Ja tymczasem lecę pisać dla was kolejne materiały z tego cudownego uniwersum i do usłyszenia w kolejnym materiale z kompendium wiedzy Attack on Titan. PS, możecie odwiedzić Krzyśka, który jest podlinkowany pod tym materiałem, bo montuje dla mnie te materiały i jestem mu giga wdzięczny, plus uważam, że robi cudowną robotę. Jeszcze raz, do usłyszenia, peace, yo!